Jeśli szukasz ciekawych i przede wszystkim ładnych bluz, koszulek, a nawet kominiarek, to mam coś dla Ciebie. Wejdź do linku w opisie i odwiedź sklep. Jestem przekonany, że na pewno coś Ci wpadnie w oko. Z kodem PuffyYouTube 10% zniżki na wszystko, co jest w koszyku. Czarnobylska elektrownia jądrowa leży w pobliżu miasta Prypeć na Ukrainie, 18 km na północny zachód od miejscowości Czarnobyl. Budowa elektrowni rozpoczęła się w latach 70. Reaktor numer 1 uruchomiony został w roku 1977, po czym dodano do użytku kolejne reaktory 2, 3 i 4. W momencie wypadku trwała budowa kolejnych dwóch reaktorów numer 5 i 6. Konieczność przeprowadzenia eksperymentu wynikała z zmian w projekcie, które zostały wdrożone, ale nie zostały wcześniej przetestowane. Część energii elektrycznej wytwarzanej przez każdy blok energetyczny była używana na potrzeby własne tego bloku, zasilanie pomp oraz systemów kontrolnych. Gdyby doszło do konieczności wyłączenia reaktora, energia byłaby zapewniana początkowo przez awaryjne agregaty prądotwórcze, a potem z zewnętrznych źródeł przez inne bloki lub elektrownie. Podczas budowy elektrowni okazało się, że awaryjne agregaty prądotwórcze uzyskują wystarczającą moc dopiero po 60 sekundach od ich włączenia, a turbogenerator po wyłączeniu reaktora dzięki sile rozpędu jest w stanie zapewnić wystarczającą moc zaledwie 15 sekund później. Oznaczało to, że przez 45 sekund systemy kontrolne i bezpieczeństwa reaktora nie były zasilane. W związku z tym istniały dwie możliwości: zastosowanie agregatów prądotwórczych o krótszym czasie rozruchu albo przerobienie turbogeneratorów. Wybrane zostało to drugie rozwiązanie. Zmodyfikowano je tak, że turbogenerator miał dłużej, przez 60 sekund, utrzymywać napięcie na minimalnym poziomie. Wcześniejsze testy nie przynosiły rezultatów. W czasie prób technicznych przed odbiorem wykonywano podobne eksperymenty, które wykryły problem z agregatami prądotwórczymi. Potem przerobiono turbogeneratory, ale zabrakło czasu na powtórzenie eksperymentu. Czarny projekt to termin używany do ściśle tajnego projektu wojskowego lub obronnego, publicznie nieuznanego przez rząd, personel wojskowy i wykonawców. Przykłady amerykańskich samolotów wojskowych opracowanych jako czarne projekty obejmują samolot szturmowy F-117 oraz bombowiec B-2 Spirit, z których oba zostały wysoko sklasyfikowane i odrzucono jako istniejące, dopóki nie zostaną ogłoszone publicznie. W Stanach Zjednoczonych formalny termin określający czarny projekt to specjalny program dostępu. Pieniądze, z których finansowane są te projekty, określane są jako czarny budżet. Projekt Azorian, znany także jako projekt Jennifer od ściśle tajnego działu bezpieczeństwa, był projektem Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych CIA, mającym na celu odzyskanie zatopionego radzieckiego okrętu podwodnego K-129 z dna Oceanu Spokojnego w 1974 roku. Zatonięcie K-129 w 1938 roku miało miejsce około 2600 km na północny zachód od Hawajów. Projekt Azorian był jedną z najbardziej złożonych, kosztownych i tajnych operacji wywiadowczej zimnej wojny, której koszt wynosi obecnie około 800 milionów dolarów, czyli 4 miliardy dolary. Oprócz zaprojektowania statku ratunkowego i jego kołyski podnoszącej, Stany Zjednoczone wykorzystały koncepcje opracowane przez Global Marine, które wykorzystywały ich precyzyjny sprzęt stabilizujący, aby utrzymać statek prawie nieruchomo nad celem, jednocześnie obniżając prawie 3 mile. Wspólnie z naukowcami opracowali metody konserwacji papieru, który przez lata znajdował się pod wodą w nadziei, że uda im się odzyskać i przeczytać książki z kodami okrętu podwodnego.
Prawdopodobnie powody do tego projektu obejmowały odzyskanie naruszonego pocisku jądrowego R-21 oraz dokumentów i sprzętu kryptologicznego. Związek Radziecki nie był w stanie zlokalizować K-129, ale Stany Zjednoczone wiedziały, gdzie szukać. Na podstawie danych zarejestrowanych przez cztery ośrodki Air Force, Stany Zjednoczone zidentyfikowały zdarzenia akustyczne w dniu 8 marca, które prawdopodobnie pochodziły z eksplozji na pokładzie łodzi podwodnej. Stany Zjednoczone wyzerowały te lokalizacje z dokładnością do 5 mil morskich. Okręt podwodny USS Halbwood zlokalizował łódź podwodną za pomocą kolekcji kamer, świateł turboskopowych i sonaru, która została zbudowana tak, aby wytrzymać ekstremalne głębokości. Operacja odzyskiwania na wodach międzynarodowych około 6 lat później wykorzystana została jako przykrywka do wydobycia z dna morskiego bryłek manganu. Firma była potajemnie wspierana przez CIA, która zapłaciła za budowę statku oraz za cały sprzęt. Niestety podczas wydobywania K-129 mechaniczna awaria chwytaka spowodowała, że 2/3 odzyskanej sekcji oderwała się podczas wydobywania. W 1862 roku na pokładzie zginęły 4 osoby po tym, jak samolot leciał do mieszkania w Amsterdamie w 1992 roku. Silniki oderwały się od maszyny i poszczępiły skrzydła. Niestety niemożliwe było zlokalizowanie pliku z zapisów rozmów z czarnej skrzynki i ostatecznie nie wiadomo, co się stało podczas lotu. W ciągu 2 tygodni od niepowodzenia operacji Angel Claw, próby uratowania zakładników w Iranie, Pentagon zaczął planować drugą misję. Pierwsza misja zakończyła się niepowodzeniem z powodu problemów ze sprzętem i koordynacją, której kulminacją była katastrofa helikoptera. Rozbił się na irańskiej pustyni, w wyniku czego zginęło 8 żołnierzy. Nowa organizacja JTD została utworzona w celu wspierania wspólnego personelu planowania Biura Sekretarza Obrony. Przeprowadzili serię wspólnych ćwiczeń i projektów na dużą skalę, aby opracować i zweryfikować różnorodne możliwości, które były dostępne dla OSD. Wyszkolili oni dużą i zróżnicowaną siłę armii amerykańskiej i sił powietrznych Stanów Zjednoczonych w operacji specjalnej i jednostkach lotniczych. Ale kluczowym czynnikiem zostało wydobycie zespołu ratunkowego i uwolnienie zakładników. Zadaniem zespołu projektowego było stworzenie dużego samolotu, który miałby wyodrębnić ekipę ratowniczą i zakładników oraz przezwyciężyć słabe ogniwo poprzedniego planu – helikopter o dużej ładowności.